Witajcie, moi drodzy, w pierwszym odcinku z cyklu Popularne Słowa. Dzisiaj jakże popularne like. Dzieci w podstawówce doskonale wiedzą, że to znaczy like. Nawet w przedszkolu być może już o tym wiedzą, ale nie wiedzą, że like ma co najmniej 5 różnych użyć. I na początek pierwsze użycie właśnie jako lubić. I kilka przykładów. What do you like doing in your free time? Co lubisz robić w wolnym czasie? Tu mamy przy okazji czasownik like, który jest czasownikiem statycznym, czyli zawsze występuje w czasach prostych. O czasownikach statycznych i dynamicznych mówiliśmy w innym filmiku. Link macie wyżej. I drugi przykład. I don't like upsetting people. Nie lubię sprawiać przykrości. Czasownik upset, sprawiać przykrość ludziom. I uwaga, po like w następnym słowie, jeśli to czasownik, dajemy ing. I to się preferuje, ale można też dać pełny bezokolicznik, czyli to upset. Czyli te dwa zdania są równoważne do koloru, do wyboru. Czyli mogę też powiedzieć I don't like to upset people. I teraz takie dwa przykłady. Does she like us? Czy ona nas lubi? Zauważcie, jak czytam. Does she like us? Cus. Does she like us? Nie mówimy like us, bo podzielimy, a musimy łączyć tak zwane łączenie międzywyrazowe. O tym mówiliśmy w innym filmiku, link macie wyżej, czyli K ucieka i idzie do us, cus. Does she like us? I ostatni, like us on Facebook. Czyli zobaczcie, z tego like zrobiliśmy polecenie, tak jak drink it, wypij to, like us, czyli polub nas na Facebooku. A w języku codziennym pewnie powiemy daj nam lajka na Facebooku. Znaczenie drugie, podobać się. Czyli uwaga, chcemy na przykład powiedzieć ona mi się podoba. I jak Polak już wie, że podoba ci to like, będzie chciał tłumaczyć dosłownie ona mi się podoba, czyli zacznie od ona, czyli od she. I uwaga, nie możemy tak zrobić, bo wyjdzie dokładnie na odwrót, że ja się jej podobam. Musimy zacząć, że ja, I like her, bo to jest dokładnie to samo, co ja ją lubię. Czyli to zdanie I like her jest tak naprawdę dwuznaczne. Ja ją lubię albo ona mi się podoba. Drugi przykład. Nie podoba mi się, kiedy się kłócicie. I don't like it. Musimy dodać it, że to ta sytuacja. Nie lubię tej sytuacji, kiedy się kłócicie. When you argue. I don't like it when you argue. I ostatni przykład. I hope she likes our show. Mam nadzieję, że jej się spodoba nasz pokaz. Spodoba się, czyli czas przyszły, ale my dajemy tu czas teraźniejszy. Dlaczego? Bo po hope nie, raczej nie dajemy czasu przyszłego, chociaż wolno. Preferuje się czas teraźniejszy prosty, a w trzeciej osobie s. W trzecim użyciu like jest przyimkiem odpowiadającym naszemu jak w porównaniach. You eat like a pig. Jesz jak świnia. I think it tastes like onion. Myślę, że to smakuje jak cebula. Like I said, you can't go there. To się równa as I said. Jak mówię, as I said jest bardziej formalne. Like I said jest bardziej nieformalne. Czyli w języku takim, powiedzmy, ulicznym usłyszymy raczej like I said, jak powiedziałem. Ostatni przykład. It looks like it's going to rain. Wygląda na to, że zanosi się na deszcz. Like w znaczeniu jak, może bardziej jako tak jak, używamy, kiedy coś wymieniamy. Na przykład lubię filmy takie jak komedie, horrory i tak dalej. Wtedy jest wymienny ze such as, chociaż nie do końca. O tym mówiliśmy w innym filmiku, w którym właśnie zestawiliśmy like i such as. Link macie u góry. Czwarte znaczenie. Like używamy również w pytaniach, kiedy prosimy kogoś o czyjąś opinię. Na przykład, what is your father like? Jaki jest twój ojciec? To like tak naprawdę w języku polskim tutaj jest nieprzetłumaczalne. My je omijamy, bo my pytamy, jaki jest twój ojciec? I tu jest właśnie jaki. Bo what to nie tylko co, ale też jaki. Na przykład, what color to jest jaki kolor. Czyli jaki jest twój ojciec? Teoretycznie tyle powinno wystarczyć. Tu pytajnik. No ale Anglicy właśnie dodają like. I tak pytamy nie tylko o osobę, żeby ją określić, ale też na przykład rzecz. Can you tell me what their house is like? Czyli tu pytamy o dom. Czy możesz powiedzieć, jaki jest ich dom? Tu przy okazji mamy pytanie pośrednie. Is nie jest przed podmiotem, bo nie ma inwersji, bo jest pytanie
pośrednie. O pytaniach pośrednich i bezpośrednich mówiliśmy w innym filmiku, link macie powyżej. I takie klasyczne pytanie o pogodę. What is the weather like? Jaka jest dzisiaj pogoda? Jeszcze jedna rzecz w tych pytaniach, na przykład o tego ojca, what is your father like, jaki jest twój ojciec, w odpowiedzi nie usłyszymy like, chyba że ktoś go porówna do, nie wiem, do króla, czy kogoś tam, do prezydenta. Będziemy mówić od razu, wymieniając jakąś cechę, na przykład he is nice, he is stubborn, jest uparty. W pytaniu o pogodę, what is the weather like, też nie użyjemy like, tylko mówimy na przykład it is sunny, jest słonecznie. Natomiast w tym pytaniu o dom, tutaj nie pytamy, jak on wygląda, tylko jaki on jest, tak jakby z charakteru. Czyli na przykład mówimy, że jest przytulny, nice, cozy, homely. I ostatnie, piąte użycie, jakie przygotowałem, and the like, i tym podobne. Tutaj tak dziwnie mamy like, a przed nim the, co oznacza, że like tutaj jest rzeczownikiem. No ale to jest w ten sposób nieprzetłumaczalne na język polski. My po prostu mamy inny swój zwrot i tym podobne. I przykładzik. Pop stars, film stars, models and the like are often unhappy. Czyli gwiazdy pop, filmu, modelki i tym podobne są często nieszczęśliwe.